Zadanie 15. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Wartość wyrażenia 2 minus 2a kwadrat dla podanego a, które jest równe minus 3, jest równa a czy b? Minus 16 czy 20? Otóż przepiszmy nasze wyrażenie i zauważ, że już literkę a zaznaczyłem na czerwono. Dlaczego? Ponieważ literkę czerwoną a ścieram i wpiszę za moment minus 3 w to oto miejsce. Zatem 2 minus 2 przepiszę. Tutaj zamiast a wpisałem minus 3, no i do kwadratu. Dalej rachunki. Pamiętajmy, że najpierw zrobimy potęgowanie, później mnożenie, a na końcu odejmowanie. Więc 2 minus 2 przepiszę, tu na końcu będzie dziewiątka. Ok, no i teraz najpierw mnożenie, czyli 2 minus 18, no i 2 minus 18 to minus 16. Odpowiedź a. Zdanie drugie. Wyrażenie 1 druga w nawiasie 2 minus 2a kwadrat można przekształcić do postaci. Tutaj chodzi o to, że trzeba wymnożyć liczbę stojącą przed nawiasem przez nawias. Więc 1 druga razy 2 to 1. 1 druga razy minus 2a kwadrat. Dwójki się skrócą i otrzymamy minus a kwadrat. No i to jest już nasza odpowiedź. D.